Oh my God! Nie wiesz, z kim igrasz. Ona groziła mi śmiercią. Jak możesz być taka okrutna? Eryk zasługuje na kogoś lepszego niż ty. Zostałam zdiagnozowana jako osobowość chwiejna emocjonalnie z okresowymi napadami paranoi. Jeśli się nie wycofasz, jeśli nie zostawisz Eryka w spokoju, zabiorę cię ze sobą w te głębokie, ciemne otchłanie. Naraziłaś mi się. Stałaś się moją obsesją. Nie ruszaj się. To ty na mnie w domu napadłaś. Ani kroku. I próbowałaś zabić Eryka. Dlaczego chciałaś skrzywdzić Eryka? Nie ja, ty. To wszystko wydarzyło się przez ciebie. I przez to, co zrobiłaś mojej siostrze. To Stephanie powinna być z Erykiem, nie ty. Ale ty nie chciałaś go zostawić w spokoju. Nie chciałaś się odczepić. Dlatego go otrułaś. Uznałaś, że skoro Stephanie nie może mieć Eryka, to nikt go nie będzie miał. Nie. Coś poszło nie tak. Chciałam go tylko trochę nastraszyć. Miał dostać palpitacji serca, żeby zaczął się bać nadmiernego wysiłku. Gdyby nie seks, nic by was nie łączyło. Pomyślałam, że wtedy zatęskni za Stephanie. A więc to był wypadek. Ta śpiączka? Oczywiście, że tak. Nigdy nie skrzywdziłabym Eryka. Kocham go. Chciałam tylko, żeby przejrzał na oczy. Zrobiłam to pod wpływem impulsu. Gdybym tylko mogła, uzdrowiłabym go. Dla mojej siostry, nie dla ciebie. Stephanie cię za to nie pochwali. Nie waż się mówić o mojej siostrze. Stephanie, nic cię nie obchodzi. Zmarnowałaś jej życie. Ukradłaś to, na czym jej zależało. Miała wszystko. Oddanego męża, kochające dzieci, świetną pracę, a ty jej to zabrałaś. Wszystko zniszczyłaś. Te lata, które poświęciła dla Eryka. Przykro mi, Donna. Nie pozwolę, żeby ci to uszło na sucho. Ratunku, niech mi ktoś pomoże. Ona ma broń. Pan? Co ty robisz? Przestań. Zamierzałam cię zastrzelić, ale masz rację, to by było zbyt oczywiste. Byłabym główną podejrzaną. Stephanie też. Ale gdyby przydarzył ci się jakiś dziwny wypadek? Pam, nie myślisz logicznie. To przez poczucie winy. Przez to, co się stało z Erykiem. To ty powinnaś się czuć winna, nie ja. Ty ukradłaś męża mojej siostrze i wyrzuciłaś z pracy jej dzieci. Ty jesteś potworem, nie ja. Nie jesteś potworem. Nie chciałaś skrzywdzić Eryka. Mogę to powiedzieć policji. Nie. Chcesz mnie oszukać. Nieprawda. Owszem, chcę, żebym sobie poszła. Ale ja nie mogę. Skrzywdziłaś moją siostrę. Nie pozwolę, żeby to się powtórzyło. Pam. Nie. Nie otwieraj drzwi. Proszę cię.
Proszę cię, nie musisz tego robić. Eryk wyjdzie ze śpiączki. Nie jesteś morderczynią. Nie posuwaj się za daleko. Nie rób tego. Miałaś mnóstwo okazji, żeby postąpić jak należy. Ale nie chciałaś. A więc ja muszę to załatwić. Przez tyle lat nie potrafiłam obronić Stephanie przed naszym ojcem. Patrzyłam, jak cierpiała. Pękało mi serce. Nie pozwolę jej dłużej cierpieć. Muszę to załatwić. Raz na zawsze. Nie, Pam. Proszę cię. Owen, uciekaj. Chodź tu. Odejdź od niej. Idź stąd. Już dobrze. Jesteś bezpieczna. I got you.